Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jednym z podstawowych sposobów upowszechniania turystyki jest korzystanie z imprez turystycznych. Dzięki wachlarzowi zróżnicowanych treści oraz przystępnym regułom i zasadom uczestnictwa stanowią one szczególnie istotną formę spędzania wolnego czasu zajmując ważne miejsce w hierarchii zadań stawianych przed organizatorami imprez turystycznych. Impreza to zestaw usług lub usług i dóbr materialnych oferowanych przez usługodawców oraz nabywanych przez usługobiorców, zarówno przed podróżą, jak i w trakcie jej trwania. Cechą charakterystyczną produktów turystycznych jako imprez jest ich tworzenie oraz sprzedawanie w postaci tzw. pakietów turystycznych, np. wycieczek w czasów kolonii wyjazdów integracyjnych. Przygotowania do imprez turystycznych i późniejsza ich obsługa są trudnym przedsięwzięciem dla organizatorów, wymagającym wiedzy z wielu dziedzin. Ponadto wdrażanie i realizowanie każdorazowego etapu organizacji imprezy turystycznej Wymaga doświadczenia, gdyż popełnienie błędu na którymkolwiek z nich może oznaczać dla organizatora nie niesprzedanie imprezy turystycznej bądź też przynieść straty z powodu błędnej kalkulacji. Etap pierwszy Przygotowanie imprezy turystycznej. Pomysł Idea imprezy turystycznej. Jest to jeden z ważniejszych etapów organizacji, ponieważ decyduje, czy dana impreza turystyczna wzbudzi zainteresowanie wśród nabywców. Podczas programowania imprez turystycznych należy dokonać wyboru miejsca docelowego i sprecyzować grupę odbiorców. Ponadto należy ustalić, jaki rodzaj imprezy turystycznej będzie organizowany, a także czy będzie to impreza grupowa czy indywidualna. Przygotowanie programu imprezy turystycznej. Opracowanie szczegółowego programu zgodnie z zasadami organizacji imprez. Sporządzenie kalkulacji imprezy turystycznej. Dokonanie obliczenia kosztów imprezy poprzez sumowanie wszystkich świadczeń zgodnie z programem imprezy turystycznej w celu określenia całkowitych kosztów, a także określeniu ceny jednostkowej. Zamówienie świadczeń. Dokonanie zamówienia ujętych w programie i kalkulacji usług cząstkowych u usługodawców. Etap 2. Sprzedaż imprez turystycznych. Działania promocyjne wprowadzające imprezę na rynek. Opracowanie koncepcji promocji poprzez dokonanie wyboru odpowiedniego rodzaju promocji w celu dotarcia do grupy turystów, dla których została przygotowana impreza. Wybór kanałów dystrybucji. Dokonanie wyboru sposobu dotarcia do wybranej grupy docelowej. Prowadzenie sprzedaży. Dokonanie wyboru rodzaju sprzedaży opracowanej imprezy turystycznej osobiście z wolnej akwizycji. Etap trzeci: Realizacja imprezy turystycznej. Czynności przed realizacją imprezy. Jedną z czynności przed realizacją imprezy jest dokonanie wyboru pilota wycieczek oraz przeprowadzenie jego odprawy, w trakcie której przekazane zostaną mu informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia imprezy oraz dokumenty związane z daną imprezą turystyczną, odprawa i wyjazd uczestników. Spotkanie pilota wycieczek z grupą turystów na miejscu zbiórki i objęcie opieki nad bezpieczeństwem uczestników i prawidłowym przebiegiem imprezy turystycznej. Realizacja świadczeń zgodnie z programem. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprezy turystycznej zgodnie z programem przez pilota wycieczek. Powrót uczestników imprezy. Zakończenie świadczeń ujętych w programie, a także zakończenie odpowiedzialności pilota wycieczek w związku z zamknięciem imprezy turystycznej. Etap czwarty Rozliczenie imprezy turystycznej. Rozliczenie imprezy turystycznej na podstawie dokumentacji finansowej to nic innego jak dokonanie zestawienia kosztów oraz porównania kosztów związanych z organizacją imprezy z wpływami uzyskanymi po zakończeniu imprezy turystycznej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wszystkich otrzymanych faktur oraz sprawozdania pilota wycieczek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.